zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rządu oświatowego. Andrzej Wąsiorowski. Słuszna uwaga tego dyrektora, żeby komisja usiadła gdzieś tam z góry i się ukonsultowała, kto jest przewodniczący, na kto zostaje przewodniczącami. Proszę bardzo, została dostarczony pan Andrzej Wąsiorowski. Pan dla rozmowy? Tak, wyjaśniam się. Tak, proszę bardzo. Zgłosić pana kandydata. Pan Kamil Kaczmarek. Pan Kamil mamy za rozmowę? Proszę bardzo, pan Andrzej Wąsiorowski jako pierwszy. Szanowni Państwo, wszyscy ci, którzy przychodzili na zebrania, którzy uczestniczyli w naszych spotkaniach, przedsięwzięciach, znają mnie od 16 lat, jestem przewodniczącym samorządu osiedlowego. Obecnie jestem także radnym Rady Miejskiej. Wprawdzie nie startowałem w tym okręgu wyborczym, ale w centrum miasta i zostałem wybrany. Centrum miasta bardzo mocno łączy się z naszym osiedlem, ponieważ tym elementem stycznym jest Park Tysiąclecia. Przez te lata oczywiście staraliśmy się realizować te przedsięwzięcia, które są były bardzo potrzebne dla osiedla i wiele z nich zostało wykonanych. A więc między innymi przejście, które jest do ulicy Angowickiej, do ulicy Broniewskiego, wykonanie ulic w obrębie parku, także ulicy Broniewskiego, Kłopicza Sędziskiego, a więc w obrębie szkoły podstawowej nr 3, ulica Piłsudskiego, Krocowa z rondem, które znacznie podwyższyło bezpieczeństwo. To także prace, które były realizowane w Parku Tysiąclecia, gdzie, tak jak już to przedstawiałem w swoim sprawozdaniu, myśmy tam występowali z postulatami, że my tu mieszkamy i chcemy mieć udział w tym, co się dzieje w parku, w jaki sposób jest on remontowany. I wiele z tych rzeczy, które żeśmy podnosili, zostało uwzględnione. Całą bolączką realizacji naszych zadań oczywiście jest ta frekwencja nieszczęsna. I myślę, że to jest zadanie, które musimy sobie postawić na nową kadencję, aby szukać dojścia do mieszkańców, aby ich zachęcać, bo bez ich udziału to rzeczywiście my niewiele będziemy mogli zrobić. Myślę, że to, że mamy dzisiaj środki w ramach budżetu obywatelskiego, środki inwestycyjne, ale także większe środki, znacznie większe środki na realizację naszych zadań miękkich, pozwoli nam zachęcić mieszkańców, bo to oni będą decydowali, w jaki sposób realizować te zadania. Trzeba skoordynować wszelkie działania, które w tym zakresie będą realizowane i wykorzystać jak najlepiej te środki. Dobre jest to, że nie musimy ich wydawać w jednym roku. One mogą być kumulowane i wydane nawet raz na całą kadencję. Więc myślę, że też trzeba będzie szukać rozwiązań najlepszych. Takich zadań, które będą służyły mieszkańcom. I nie chodzi tutaj o zadania, które są bezpośrednio finansowane przez miasta, ale te, które mają nam pozwolić lepiej żyć w tym osiedlu. Nie chciałbym przedłużać, Państwo mnie znacie, także dziękuję bardzo za uwagę. Proszę bardzo, Panie Kamil. Chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu za tak sprawne zorganizowanie tego zebrania, także za te cztery kadencje, którymi przysłużył się do rozwoju osiedla. Był to dobry okres dla osiedla, był to dobry okres dla kraju, ale mam wrażenie, że lepszy jest wrogiem dobrego i dlatego zgłaszam swoją kandydaturę i chciałbym Państwu zgłosić swoje pomysły na temat poprawy sytuacji na osiedlu i poprawy sytuacji wszystkich mieszkańców. Pierwsze chciałbym opowiedzieć o tym krótko, zachowując wielki szacunek dla Pana Przewodniczącego, dla całej Rady Miasta, chciałbym jednak zwrócić uwagę na te rzeczy, które jako mieszkańcy tego osiedla dotykają mnie najbardziej. Pierwszą podstawową rzeczą jest ta najświeższa z wczoraj.
W Radzie Miasta trzej reprezentanci naszego osiedla głosowali jednogłośnie, bez zastanowienia, bez dyskusji, za tym, aby stworzyć w naszym mieście kolejne 10 sklepów monopolowych. Ja mieszkam w miejscu, w którym do najbliższego sklepu monopolowego od moich drzwi wejściowych jest jakieś 12 metrów. Ale to się zdarza każdemu. W promieniu 100 metrów mam takich sklepów 5. I nie mówimy o sklepach sprzedających niskoprocentowe piwo, jakieś drinki, tylko mówimy o sklepach, które sprzedają tanie wino, wódkę, wszelkie inne. Zgodnie z nowymi przepisami, które być może wejdą w życie już w przyszłym roku, liczba punktów sprzedających alkohol wysokoprocentowy prawdopodobnie zostanie ograniczona do 1 na 1000 mieszkańców. Po nowej uchwale Rady Miasta z wczoraj w Chojnicach będziemy mieli jeden sklep na mniej niż 500 mieszkańców. Wydano zgodę na to, żeby kolejne 10 sklepów otwarto w naszym mieście. Śmiem twierdzić, że będzie to dotyczyło bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa każdego z nas. Bo strażnicy i policja, zamiast kontrolować te kilka punktów, będzie miała na tej mapie tych punktów czarnych czy czerwonych, w których gromadzą się osoby spożywające alkohol, o 10 więcej. Śmiem twierdzić, że nie pozostanie to bez wpływu na bezpieczeństwo nas wszystkich. Dodam jeszcze, że to nie jest jedyna zmiana w tym kierunku. Od roku 2008 do dziś, i być może to wyjaśni kłopoty, jakie mamy w naszym mieście, tych punktów przybyło o połowę. Mieliśmy około 50 punktów, pozwolenie dotyczyło 52 czy 53, nie chcę się pomylić. Zdaje się 52 w roku jeszcze 2008, w roku 2015, w dniu wczorajszym, Rada wyraziła zgodę na to, żeby tych punktów było, uwaga, 78. Z 52 do 78. To nie jest w interesie mieszkańców. To nie jest w interesie żadnego z nas. Każdy z nas, nie stroniąc od alkoholu, może pokonać dodatkowe 100 metrów, 200 metrów, przejść samochód, zrobić sobie zakupy wcześniej. Nie musimy mieć co 100 metrów sklepu sprzedającego alkohol na wynos. Sklepy z alkoholem wysokoprocentowym, bo tych punktów sprzedających piwo, lekkie wina jest dużo więcej. To jest pierwszy powód, dla którego występuję jako kontrkandydatura dla pana przewodniczącego, ponieważ działając w koalicji, działa w imieniu pewnie tych postulatów, które zgłosiło lobby alkoholowe, a nie w interesie mieszkańców. A ja wierzę, patrząc na to, jak funkcjonował samorząd kierowany przez ponad 20 lat przez mojego dziadka, że przewodniczący Rady Osiedla, zarząd osiedla nie powinien reprezentować interesu nikogo innego niż mieszkańców swojego osiedla. Nie powinien działać w koalicjach, nie powinien działać w partiach, tylko powinien działać w interesie i w imieniu mieszkańców osiedla. Druga rzecz. Nie tak dawno pojawiła się kwestia tego, że ulica Mickiewicza powinna być zdjęta z planu remontowego ze względu na to, że nie przeprowadzono tam wszystkich prac ziemi. A więc gdyby wyremontowano ulicę Mickiewicza, później i tak musiałaby być poprawka ze względu na konieczność przeprowadzenia prac ziemi. Pojawiła się propozycja, żeby wyremontowano w zamian dwie inne ulice w wyższym standardzie. To nie były dwie dodatkowe ulice. To były dwie ulice, które miały być nie wyremontowane na 100, tylko na 120%, bo te pieniądze miały być przeznaczone na dwie dodatkowe ulice w lepszym standardzie. Taka propozycja się pojawiła, a z naszego samorządu, naszego osiedla, nie wyszła propozycja, zróbmy Sędzickiego. Nie wyszła propozycja, albo nie zyskała ona aprobaty, zróbmy Mankowicką. Krasickiego, które są pocięte. Mankowicka w tym samym okresie była na ukończeniu prac kanalizacyjnych i pocięte miała możliwość. To proszę przejść do meritum. Ja myślę, że to jest jest. Ale Anglicka jest, panie radny. Ale Anglicka jest. Więc trzecia rzecz dotycząca już meritum naszego problemu. Powstała zadaszona nowa część starego miasta. Zgadza się.
spore inwestycje. Powstał park tysiąclecia za 20 milionów złotych. Proszę zauważyć, że jedyne schodki, które prowadzą w kierunku parku tysiąclecia, łączą się z Gruszką na parku tysiąclecia i nie mamy tam przejścia dla pieszych. Mamy ulicę Androwicką, z którą łączy się ulica Parkowa. Mamy chodnik po jednej stronie, mamy chodnik po drugiej stronie i nie mamy przejścia dla pieszych. Przejścia dla pieszych w Chojnicach są w takim stanie, jak widzimy. Przejścia dla pieszych na ulicy Androwickiej, Brzozowej są, no chyba nie mamy takiego jednego, na którym widać wszystkie pasy. Jest wiele takich, które są ledwo widoczne. Mamy park tysiąclecia i chwała miastu za to, że został on wybudowany. Natomiast korzystając z jego atrakcji, no muszę powiedzieć, że nie jestem zadowolony z tego, że latem moją przyjemność skorzystania z tego zielonego zakątka naszego miasta zakłóca fetor wlewanych tam nieczystości, które przedostawały się przez jakieś tam złe rozwiązania kanalizacyjne, odpływowe, burzowe. Pan burmistrz to wyjaśnia wiele razy. Natomiast mnie martwi jedno, że nie mogę z tej inwestycji korzystać w sposób, w który została ona zaprojektowana. Z kolei zimą ciężko było wyjść na spacer w centrum czy wieczorem, gdyż zanieczyszczenia z kominów dla mieszkańców uniemożliwiały oddychanie tam w normalny sposób. I tutaj też jest duża rola samorządu osiedlowego, aby przykładać nacisk na to, żeby te rozwiązania, które istnieją w rękach Rady Miasta, aby redukować zanieczyszczenia, aby rozwiązać sprawę studzienek odpływowych, wybijającej kanalizacji w mieszkaniach mieszkańców ulic Parkowej czy Krasickiego, tak jak słyszałem, i interweniować u miasta. Nie można być adwokatem i tłumaczyć tych rzeczy, które nie zostały wykonane, a należy być adwokatem, i tu jest moja rola i energia i zaangażowanie, trzeba być adwokatem spraw, które dotyczą mieszkańców, spraw, które dla mieszkańców są ważne i spraw, które są ważne dla mnie, jako osoby mieszkającej i widzącej te patologie, które możemy zauważyć. Złe oznakowanie przejść dla pieszych było zgłaszane przeze mnie w trakcie dwóch okrągłych stołów. Śmiem twierdzić, że żaden z tych postulatów nie doczekał się realizacji. Przejścia dla pieszych, tak jak były w fatalnym stanie, tak są. Wzbudzanie przejścia dla pieszych tutaj przy skrzyżowaniu Androwickiej z Brzozową nie działało przez ponad 8 miesięcy. Pomimo, że ten postulat został przeze mnie zgłoszony i do pana dyrektora Wojciechowskiego, i do pana burmistrza. Problemy związane z odbiorem nieczystości, z odbiorem śmieci. Tutaj też mam wrażenie, wręcz pewność, że większy wpływ na kreowanie polityki i tego, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, mają firmy odbierające śmieci, niż mieszkańcy decydujący o tym, w jaki sposób jest im wygodny. I uważam, że druga rzecz jest istotna, żeby we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach ludzie mieli większy wpływ na to, czy sami chcą segregować, czy nie segregować, a nie być związani z tym, co ich wspólnota zadecyduje większością, czasem nie zdecyduje. A więc ostatnim jakby takim jakby pytaniem byłoby to, jak wyobrażamy sobie sytuację, w której pan przewodniczący został radnym i reprezentuje przedstawicieli jednego osiedla, a jednocześnie jest przewodniczącym innego osiedla. W moim odczuciu no mamy tutaj do czynienia z pewną rywalizacją o środki, o pewne inwestycje, które mają być realizowane w mieście. I jeśli mamy sytuację taką, że jedna dzielnica i druga, jedno osiedle i drugie starają się o remont czy placu zabaw, czy też konkretnych ulic, to trudno jest być adwokatem w dwóch różnych sprawach. Ja mogę Państwu zadeklarować, że dla mnie najważniejsze będzie, aby nasze osiedle korzystało na tych rozwiązaniach, które będą przed nim stawiane.
A frekwencja dzisiejsza tutaj po 16 latach rządzenia osiedla daje, daje świadectwo temu, że mieszkańcy nie zostali włączeni w pracę tego osiedla, a także, że nie uzyskali zachęty i przekonania o tym, że ich wkład, że ich zaangażowanie będzie miało bezpośredni i realny wpływ na to, co w tym osiedlu będzie się działo. I ostatnia rzecz, dość istotna, która jest na tych karteczkach, które Państwu przedstawiłem, koszty funkcjonowania straży miejskiej. Koszty funkcjonowania straży miejskiej w naszym mieście są wielokrotnie wyższe niż środki, jakie są przeznaczone na budżet, na funkcjonowanie rad osiedla. Są większe niż środki przeznaczone na budżety samorządowo-obywatelskie. Wydajemy tak duże środki, jak żadne inne miasto w naszym województwie pomorskim. Żadne inne miasto nie wydaje nawet porównywalnych środków. I ja oczekiwałbym, żeby te środki zostały zmniejszone i przekazane w rad osiedla i ręce mieszkańców, a z drugiej strony, żeby praca strażników miejskich skoncentrowała się na realnej poprawie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Aby nie skupiała się na tym, żeby ścigać za mandaty, za złe zaparkowanie, tam gdzie nikomu to nie przeszkadza, albo ktoś zostawi samochód na parę minut. Nie zajmowała się tym, żeby ścigać ludzi za rzeczy mało istotne i rzeczy, które nie są klarowne, nie są przejrzyste, a zajęła się poprawą bezpieczeństwa realnego, patrolowaniem ulic naszego miasta, patrolowaniem centrum miasta, ulicy Piłsudskiego, która nie jest właściwie wyświetlona, ulicy Andowickiej i tych wszystkich punktów, w których sprzedaje się alkohol, obok których osoby starsze, kobiety i dzieci na pewno nie czują się pewne przechodząc. Tyle z mojej strony. Proszę bardzo, ja tutaj proszę bardzo pan Andrzej Goziorowski. Ja pozwolę sobie odwrócę, bo pan jest zaczął od tych, z którymi się nie mogę zgodzić. To, że jestem wybrany radnym z konkretnego miejsca, okręgu na terenie miasta, to spowodowała ordynacja wyborcza, a nie moje widzimisię. Ale to nie znaczy, że osiedle, w którym mieszkam, nie jest mi bliskie, albo nie chcę czegoś realizować. Natomiast mam tu pytanie do pana Kaczmarka, który tak mocno szafuje tym, że ta frekwencja świadczy o tym, on to ocenia, że słabe zaangażowanie zarządu i tak dalej. Ile razy był na zebraniu albo na imprezie organizowanej przez zarząd osiedla, mieszkając na tym osiedlu? Bo ja pana Kaczmarka nie widziałem nigdy. Więc to jest podstawowe pytanie. Jeśli się krytykuje inny, to trzeba najpierw pokazać, że ja tu jestem ten aktywny. A dopiero potem mogę krytykować innych. Myślę, że trzeba sobie wziąć do serca. To trzeba najpierw samemu przyjść, a potem zachęcać innych, żeby też tu przyszedł. Dziękuję. Mogę udzielić odpowiedzi. Otóż, panie przewodniczący, nie byłem nigdy na żadnej imprezie organizowanej przez samorząd tego osiedla. Nigdy nie uczestniczyłem też w zebraniu osiedla. I podobnie jak zdecydowana większość mieszkańców, pewnie uczestniczyłbym w nim, gdybym w lepszy sposób zachęcony do tego, żeby w nim uczestniczyć i poinformowany o tym, że ono się odbywa. W XXI wieku informowanie za pomocą tablicy informacyjnej wywieszonej przy jednym czy drugim przystanku nie jest formą komunikowania się z mieszkańcami. I ja nie czynię zarzutu nikomu, kto nie pojawia się na takich spotkaniach, bo nie jest przekonany o tym, że ma jakiekolwiek znaczenie jego obecność, że jego głos będzie wysłuchany, wzięty pod uwagę i reprezentowany. Pan opisywał najbardziej bulwersującą sprawę tego osiedla w ostatniej kadencji, a mianowicie masztu sieci GSM. Pan burmistrz wyraził zgodę, maszt jest, pomimo gwałtownych sprzeciwów mieszkańców, ich zdanie nie zostało w jakikolwiek sposób uszanowane.
I to powoduje, że mieszkańcy w takich zebraniach, które nie mają sensu, nie mają znaczenia, nie chcą uczestniczyć. Gwarantuję Państwu, że frekwencja za 4 lata, gdy, jeśli ja będę przewodniczącym, będzie przynajmniej 2-3-krotnie wyższa. A postaram się, żeby była najwyższa w naszym mieście. Ponieważ mieszkańców należy angażować. Jest możliwość organizowania klubów mam, zajęć dla osób, dla młodzieży. Ja mówię bez jakichkolwiek kosztów. Za udostępnienie sali przez przedszkole czy też szkołę. Klubów mam, zajęć dla młodzieży. Zajęć, które dają możliwość, spotkanie się ludziom starszym. Panie Kamilu, pan ma pewne pytania pana przewodniczącego Wocena, więc on teraz będzie pan rozwijał kolejne wątki, a więc proszę. No dobrze, ja nie będę mówił. Udzieliłem pytań, to odpowiedzi się na panu pytanie. Proszę bardzo panu mówić. Ja, proszę państwa, chciałbym zabrać głos w kilku kwestiach, które pan Kamil, Kaczmarek poruszył, a moim zdaniem są one no nieprawdziwe. Panie burmistrzu, pan nie będzie mi zarzucał mówienia nieprawdy. Pan zrobił to wielokrotnie, pan nie jest mieszkańcem tego osiedla i prosiłbym, żeby w tym miejscu pan głosu nie zabierał. Ale mówił pan o mieście, jest dlatego dyskusja ja mieszkańców z tego osiedla. Pan zarzucił mi przed chwilą głosu i nie zgadza się. Proszę, głos został udzielony burmistrzowi, proszę nie przerywać. A tu też się przerywa. Ale ja nikomu nie zarzucałem na szkłach. Nie zarzucało nikomu kłamstwa. Ja się na to nie zgadzam. Panie Kamilu, będzie się, proszę państwa, w tym co się mówi. Słyszeliście wiele wstecz. Przepraszam panie. Słyszeliście państwo wypowiedzi pana Kamila Kaczmarka odnośnie zwiększonej liczby punktów koncesji alkoholowych, że powstanie 10 sklepów monopolowych. To jest nieprawda. Bo nie muszą powstać sklepy monopolowe, które zajmują się, przepraszam, tylko alkoholu, a mogą to być koncesje w sklepach, które funkcjonują jako sklepy spożywcze, sklepy wielobranżowe i tak dalej, i tak dalej. Bo te koncesje są różne, nie na wszystkie alkohole, często na wybrane. Także mówienie mieszkańcom, że powstanie nagle w końcach 10 sklepów stricte monopolowych jest nieprawdą. Dalej, ulica Mickiewicza. Mieszanie kontekstu Mickiewicza z ulicą Sędzickiego jest nieuprawnione, ponieważ Mickiewicza to jest ulica powiatowa, która jest budowana ze środków tzw. schetynówek, czyli Krajowego Funduszu Drogowego. 50% kosztów mamy właśnie ze schetynówki, 25% powiat, 25% miasto. I to jest droga powiatowa. Gdybyśmy na przykład zbudowali w mieście drogę typowo miejską i sami ją finansowali, to można byłoby to odnosić do Sędzickiego, bo Sędzickiego jest drogą typowo miejską i nam tutaj powiat nic nie pomoże. Jeżeli chodzi o to zdanie, że polityka śmieciowa jest taka, że firmy decydują, jak ma być, to jest, pan tak powiedział, że firmy decydują o sposobie odbioru śmieci, to jest, proszę państwa, podtwarz. Ja uważam, że tak nie powinniśmy mówić, bo my bardzo długo pracowaliśmy nad regulaminami, pracowały komisje, regulaminy były konsultowane. Także ja nie wiem, dlaczego takim językiem mamy się posługiwać. Jeżeli regulamin nie jest idealny i mieszkańcom się coś nie podoba, to zgłaszają takie postulaty. Ja biorę udział w każdym zebraniu osiedlowym i było kilka tematów, które bierzemy pod uwagę i realizujemy. Tak, realizujemy. W ocenie mieszkańców, z którymi rozmawiałem, sytuacja po nowym przetargu poprawiła się. Jeżeli chodzi o możliwości segregacji, odbiór, chociażby ze względu na to, że być może większym obszarem miasta zajmuje się pan Andrzej Pestka i jego firma. To tyle w tej sprawie. Żeby państwu czasu nie zabierać jakimś moim długim monologiem, to chciałbym zabrać 5 minut, jak już będziecie głosować na przewodniczącego samorządu osiedlowego. Dziękuję bardzo. Czy mogę wyjaśnić? Ja nie oczekuję tego od pana, panie proszę. Ja chyba proszę bardzo. Ani razu nie powiedziałem, że będą sklepy monopolowe. Nie użyłem w ogóle mowy, panie słowa. Mówiłem, że będzie 10 punktów sprzedaży albo 10 sklepów monopolowych. 10 punktów jest nagrane, ale pan burmistrz w klasyczny sposób przeinacza. Fakt jest faktem. Wydano wczoraj zgodę, mówiąc o tym, że jest za mało punktów, w których można nabyć alkohol, jak na gospodarkę wolnorynkową. Moim zdaniem jest ich zdecydowanie za dużo. I jako przewodniczący sprzeciwiłbym się każdemu dodatkowemu punktowi sprzedaży alkoholu wysokoprocentowych.
bo ta wczorajsza zgoda nie dotyczyła sklepów, w których dodatkowo sprzeda się piwo. Ta zgoda dotyczyła alkoholi powyżej 4,5%. Także to nie dotyczyło... Ale ta zgoda musi być na poniżej 4,5%, pan powie. Także tutaj jedną sprawę mamy wyjaśnioną. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, sprawę Rysy Mickiewicza. Pan burmistrz znowu przeinaczył rzecz. Oczywiście, że była to Stepinówki i oczywiście, że miasto wkładało swoje pieniądze. Więc mogło je dołożyć albo do Mickiewicza, albo mogło im dołożyć do Sędziskiego. Trzecia rzecz. Pan burmistrz pominął kluczowy mój zarzut. Co z masztem? Jest pan przed mieszkańcami. Wszyscy uznali, że go tutaj nie chcą i że on jest niepożądany. Wyraził pan zgodę na to, żeby to wybudować. Okazując głęboką obojętność na głos mieszkańców i sprzeciw mieszkańców. I uważam, że jeżeli chce pan się wypowiadać na te tematy, to powinien pan powiedzieć. Ostatnia rzecz. Jeżeli mnie rozlicza się z obecności tutaj, to ja bym chciał zapytać pana burmistrza, czy był na wyborach sołtysa w swojej miejscowości, w której mieszka? Bo ja wiem, że pan na wyborach sołtysa nie był. Już na to, że ja protestuję, bo to jest po prostu urażanie mojej osoby. A ja powiem, jeżeli ja jestem przepytywany, to proszę państwa, to już jest po prostu, to jest takich zachowań, ja nie chciałbym. Odpowiem panu, chodzi o pan, proszę usiąść i skończmy. Ja zabiorę głos króciutko. Głosujcie państwo, nie zabieram panu głosu. Możemy się spotkać w Hyde Parku i sobie dyskutować, kto będzie chciał, nas będzie słuchał. Proszę państwa, urząd miasta z tego co pamiętam, ale sprawdzę i na następnym zebraniu pan przewodniczący to potwierdzi. My dwa razy odmówiliśmy lokalizacji tej anteny, ale wnioskodawca odwoływał się do SKO. SKO podnosił argumenty i to właśnie uwarunkowania prawne i organizacyjne spowodowały, że my tą zgodę wydaliśmy, ale my słuchaliśmy mieszkańców, pan przewodniczący zabiegał, byli też mieszkańcy w gabinecie. Ja napisałem nie. Ale burmistrz nie może odmawiać, jeżeli są argumenty prawne i dwa razy poległem z tym tematem w SKO. I oni zmieniali swoje wnioski w taki sposób, żeby prawnie były bezpośrednio przygotowane. Tak więc tego nie można zaprzeczyć. Jeżeli chodzi o nasz udział Mickiewicza, to chciałbym panu Łukasz Markowi powiedzieć, bo może o tym jeszcze nie wie, ale Deszczówka i Oświetlenie to są zadania własne gminy. Deszczówka i Oświetlenie to zadania własne gminy. Nawet na drogach powiatowych. Tak? W tym kontekście, w którym pan się wypowiedział. A co do mojego sołtysa, wie pan, to spodziewałem się różnych tu rzeczy i różnych rzeczy usłyszałem, ale tego akurat się nie spodziewałem. Tak więc, proszę państwa, dokonajcie wyboru. Ten wybór na pewno będzie właściwy. Proszę raz. Pana Kamila Kaczmarka oddano 5 głosów. Komisja stwierdza,